Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Dobra, jak stoi przodem, znaczy jest sprzedany. Tylko to się sprzedaje w gwizdu. No nie są brzydkie, taki z panoramą nie jest brzydki. Ale jak nie chcę, po co nerwy w domu? Zewnątrz, no mi się, kurczę, dziś mi ten środek. Tak dziwnie jest, no tak jest samolotowo. Tak z zewnątrz, jest ładny, to jest naprawdę ładny. Tamto niebieski ten kolorek jest fajny, ale gdzieś tak... Okej, okay. Jest kijanka upatrzona u Testo 7 dych przebiegu. Tutaj jak był rudy taki 3008, kosztował 23 tysiące euro. Rudy, 7 dych przebiegu, jak miał na tym placu, gdzie jest kijanka. Albo obok. Albo tuż za płotem. Szefe, siema. Tu drogo, tu tanio, tu Porsche, tu Golf, tu Audi, tu Volvo, tu Ford. Ale wierszyk. Ale wierszyk. Jak ja już pierdzielny z wiersza, to naprawdę... Matko, kieruj. A, Super B. Ta jest w pakiecie jakimś. To nie pytam. Bez lampy normalnie wygląda tak jak wiesz, H4 zwykła. Tańsza, ale bez lampy. Zegary fajne. Zegar wirtualny i to po 17 roku. Nie, no idę z tym naprawdę, bo stracimy za pół godziny życia. Nie. Cieszmy się, że akceptacja jest tam tego, że fajna ta kijanka. Bemeczka. Bemeczka. W automaciku. No. Na BMW nie ma rocznika, nigdy to się nie dowiemy, co iść do. S-Drive na jedną ośkę pędzony, 1.8. To jest benzyna. 8 tysięcy obrotów i na drzwiach benzyny nie chcemy. Szukamy 4-konnego diesla. Te kijanki są takie ciekawe, że aż dziwne. Takie wypaśniki z panoramami. No właśnie. I plastikowa siedzenie, bo pęknięte kurczaczki. Tucson. Czy Tucson tylko rzut oka do środka, czy Tucson? Jakiś taki przymazany. Jakiś taki przybrudzony, nie? Taki utytłany. A już widzę, poznaję po progu, on tu stoi z 2 tygodnie już. Po progu poznaję rzadko, który ma progi, z 2 tygodnie już stoi, czyli coś albo brudne, albo za drogi, albo... To jest taki tu cały... Tu taki jakiś przykurzony, tu ten fotel taki, tam to, tu udrapane. Nie, to kurwa, nic tamtego. No, tu kierownica jakaś taka, ten ma fajne dodatki, z tyłu grzane siedzenia. Jeszcze 508 luknę GT-ku. To jest wielkie, długie, ogromne ten 508. Wciąż te same fotele. No jest to rzeczywiście kosmicznie, no. Jest tu kosmicznie. Uj, jakby nie patrzeć. Jest tu kosmicznie w tym Peugeocie. Kijanka jest taka okrągła, nadmuchana, fajna. Z zewnątrz też jest ładny. Ale wchodzisz, jest tak inaczej. Trudno się na początku odnaleźć w takim Peugeocie, bo jest pełna kosmiczna historia.
pełny space. Już nie wspomnę tutaj z tym pionowym ekranem jak z Tesli, to już w ogóle. No, nie jest w ogóle tak jakoś... W tych granulkach. Dziadkowóz pieroński. W talizmanach też są takie. No. Przy dobrej cenie mógłbym się przystawić. Tu jeszcze mniejszy ekranik, kurde. Tu już w ogóle. Jakiś to jest Kaleos czy inne cudo.